Co mówi ksenomorf, kiedy wchodzi po schodach? Muszę popracować. Szybkie wyjaśnienie, dlaczego ten film tak naprawdę powstał. Ostatnio siedzę sporo na live'ach galerii horroru i zostałem tam sponsorem. Rozpoczęła się po tym rozmowa o strasznych grach, a że jestem sci-fi z 1, to nie mogło się obyć bez gier o obcym. Jednakże nie patrzymy tutaj na zwykłą grę o obcym, bo one są zazwyczaj zbyt niestraszne, tak sądzę chyba. Więc zaproponowałem grę, którą widzicie przed ekranem, czyli Alien vs Predator 2 z 2005 roku. Rafał szukał gameplayów normalnie, jednak sam zerknąłem i nie było tam fajnych materiałów. Jeżeli nie ma czegoś, co uznasz za dobre, stwórz to sam. Witajcie w moim gameplayu z gry Alien vs Predator 2 z 2005 roku. Więc na samym początku gry lądujemy na LV-1202, gdzie naszą misją będzie ogarnięcie, dlaczego grupka badawcza przestała się odzywać do bazy matki. Standard tego typu w filmach tak naprawdę. W filmach, grach w sumie, tak. Można to nazwać troszeczkę grą filmem. Przez pierwsze dwie misje praktycznie nic się nie dzieje, poza kilkoma jumpscarami i obrazem Predatora. No małym, ale zawsze jakimś w sumie. Okej, przywrócone. Niezły wybuch w sumie. Najgorzej. Najgorszy wróg. Jumpscary i rury. Hech. Oj. Back off. Sakra. Jesus. Mniam, mięska, schabowe. Ła. A ten już tutaj. Jebany, szybki jest w sumie. Przyznam, szybki jest. Strzela znowu. Co? Oh well. Idziemy dalej. Nie ma sensu patrzeć na niego. Biedaczysko dole. O. Well shit. Prosto w paszczę lwa w sumie. Misje 1 i 2 są to zadania tak naprawdę przynieś, podaj, pozamiataj. Chodzenie od punktu A do punktu B, z B do C itp. By pomóc naszym kumplom oczywiście wylądować na lotnisku placówki badawczej LV-1202. Dopiero misja 3 i 4 daje jakiś dreszcz emocji, stąd właśnie zaczniemy naszą podróż. Nie wiem czemu, ale gra się zbugowała. Awesome. Zaraz wracamy. Dobra, gra się odbugowała, wracamy. W końcu mamy misję 3. Może w końcu spotkamy jakąś obcą formę życia. Czytajcie ksenomorfa. A poza tym będziemy się chyba dobrze bawić. Jeżeli nic nie sprawi, że dostaniemy zawału albo nie zginiemy. Ale wiecie, że tutaj już była niezła inba. No nie, że musieli się bawić. Kafeteria jest... Mleko! Myślałem, że niezniszczalne. Niezniszczalne mleko tylko dla niezniszczalnych Marines. Oh yeah. No oczywiście jumpscare ze spadającym dnem musiał być. Idź w dół! Standard, dobra. F6 na wszelki. Tutaj to. Magazyn? Sassy Scientist! Jezu. Naukowcy też muszą do czegoś fapać, też ludzie. O, rozmowa o bucie. Hehe, it's a boot! You got gnomed!
Może popracować na moją ekspresją gnoma. Takie, you've got gnome. To jest potrzebny dobry ruch żuchwą. Ojej, niezła jucha. Dobra, pewnie musimy tam obleć. To niezły meteoryt pierdolną. Stop! Teraz węgorz, patrzcie świnie, król parkietu, ręka jak złamana. Nakurwiam węgorza, na 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 na. To niezła animacja, ale przynajmniej zrealizowali to dobrze. Dobra, tutaj więcej mleka mamy, straszne dźwięki mamy. Tak, obcy pełną gębą. I kwas obcych. Jest i but! Nice. Przejdźmy tam wpierw tam, bo tam w sumie dobra, przechodzimy przez parę. Tutaj możemy przejść, bardzo fajnie. Tutaj możemy przejść, bardzo fajnie. I... Ty nie będziesz już tego potrzebował, dziękuję. To był obcy, ja go wcale nie dźgnąłem. To był obcy. Nie możecie mi nic udowodnić. Chuj z tego, że mam krew na swoim nożu. Serdeczne wszechświat, lecimy dalej. Wy to niczego nie widzieliście. Bypass, 1, 2, 3. Oho, latarka się skończyła. Dobra. Oho, muszę im pomóc, ej! Chcę się cofnąć. What the fuck? Nie wiem, co się dzieje w sumie. Co? O, błe! Kurwa, jak skaczę! Ok, dobra. Hek. O! Kolejny zaraz tu wejdzie, no chodź. Co? Dobra. Ech! F6. Dobra, mamy to. Głupie obcaki. O, ty też się mogą przeprowadzić a zawał, jak wyskoczył z jakiejś dupy czy coś. To jest naprawdę, nie wiem. Jumpscare! The fuck off. Zupa z obcego! Hehe, nice. Dobra, tędy. Up. Kurde, te obce się rozpadają, jakieś wadliwe są. Wadliwa produkcja obcych. Trzeba złożyć reklamację do królowej. W sumie. Bo tutaj nic nie powinno się stać złego. A muzyka mówi mi co innego w sumie. Nic nie ma. HP zawsze się przyda, ale wolałbym w sumie serdeczne F6. O! Obcy na kurwie makarenę. Nice. Dobra. O. Ala. Nice. No to nagle z horroru sci-fi przechodzimy w górę. Gore, gore, siabadaba, o ja wolę. Gore, gore, siabadaba, da, ba! Makarena! Kosmiczna makarena jest w modzie, widzę. Nice. Lovely. Yep. Serdeczne F6, bo nie zamierzam umierać dalej. Dobra, ej, tutaj jest coś nie halo. Bo jest amunicja, była apteczka. Zaraz pewnie rozpięta się piekło, więc w sumie jebać to, plus ultra i lecimy. Yeet. Give me them. No, o. Plus ultra. Daily Lincoln, umiejętność granaty.
wystrzeliwuje potężne granaty spod swojej lufy, które niszczą opozycję w Tremiga! O kurwa. Mam mało życia w sobie. O! Wróku bram! Co? Myślałem, że zaczął się czołgać w sumie. Nie no, uda nam się. Uda nam się, nie można się bać. Przemy do przodu. No dobra, odpuszczę sobie już edycję. A ten dalej Macarena! Jezu. Chyba 32 HP tylko mam. Nie no, to już jest końcówka. Dobra, o. Nice. Nice, nice, nice. O kurde, to jeszcze nie koniec. Explosions! No. I to się szanuje. Udało nam się. Za pierwszym razem. Woohoo! OP! Oh yeah. Oh, dobra. Jesteśmy w jakimś fajnym samochodzie. Nie no, to ten samochód, samochód, pojazd opancerzony był na pewno w Alien 2. Znaczy Aliens, film się nazywał. A jeżeli chodzi o resztę, to w sumie... Nie wiem, do tej pory ja widzę same nawiązanie do drugiej części filmów obcym. Where's Hall? She's gone, Frosty. And Deckard's badly burned. They were everywhere. My motion tracker can read life signs, right? Sure. Frosty. Listen, Frosta. You heard Hall's briefing. Smaczna i mordercza. These things are parasites. They need hosts. They'll want her alive. Hall's toast. Let's get the hell out of here. He's right, Frosty. She's gone, man. I'm not leaving without her. If our data's right, they'll take her for incubation. That's their weakness. Not much of a weakness. I'll take what I can get. Tak, to jest idealne nawiązanie do Aliens, no Aliens, nie Aliens 2. Dobra. Prosimy pomóc naszej znajomej, sierżant Hall, która została ewidentnie porwana przez obcych, więc... O! Pierw ksenomorf, potem żuk, co jeszcze? Facehuggery? Nie wiem, ja mam dziwne... Mam przeczucie, że idziemy po prostu do gniazda. O. Jesio! Kosmiczna makarena zawsze w modzie. Jesio! Chodź tu! Kici. No chodź tu! Jakiś ty śliczny! Idzie... What the fuck? Przez chwilę miałem takie... Uuuu, I have no idea what happened, but okay. Jednak obce to nie są zwierzoczki. A szkoda. Fajnie by było mieć takiego wytresowanego ksenomorfa na własność. Takiego Azorkę. Dobra, idziemy tędy. Tak nam wskazuje kropka w sumie. Azor! Siadź! Hop! Je! Są szybcy, no! No. Najgorsze jest to, że ten radar w ogóle nie pomaga nawet. Ech. Dobra, zamknąć ze sobą trzeba, żeby nic nam pleców nie zrobiło. To jest dobra strategia. Dobra, na razie tu jest wystarczająco dużo światła, żeby nie musieć używać latarki, więc się nie nach... Niech naładuje. Jest serdeczne F6, nie możemy o tym zapominać, bo tutaj gra nie ma autozapisów.
To jest bardzo stara gra. Trzeba tutaj zapisywać, inaczej jak umrzesz, wracasz na początek misji. Nie ma powrotu. O chuj. Dobra, mamy gniazdo. To są. I panią, którą najwyraźniej... I mamy też... O, bled. Mamy też chest burstery, jak widać. Fajnie. Fajnie, bardzo fajnie. Fajnie to zrobili, fajnie, bardzo fajnie. To są w sumie. Dobra, ja ich nie będę klikał, bo oni mogą w sumie, nie wiem. Dziękuję. Jeszcze jakieś? Fuck, przestraszył mnie. Lepiej nie będę ich klikał, bo kolejne chest burstery wyjdą z nich, a to może po prostu popsuć mi plany. Zadając mi damage. Najgorzej. Dobra, mamy tutaj apteczkę, więc jest już... że tak powiem 25% wygranej. A ta pani chyba coś tu ma, czy mi się tylko wydaje. A nie, to... Jednak coś miała. Oho. Jeszcze ktoś? W sumie jestem głupi, mogę używać flar. Dają one spoko światło. W takich ciemnych pomieszczeniach mogę używać flar. Jestem bardzo głupi. W sumie ja nie lubię ich używać po prostu, bo o nich zapominam. Dobra, kolejna wieczność na zjazdę w dół. Nice. Ej, bez beki. Ta sceneria to jest nawiązanie w chuj do obcy ostateczne starcie, czy decydujące starcie, jak to tam Polacy nazwali. Ale to jest takie w chuj nawiązanie. Tutaj mamy przecież jak Ripley wychodziła w ostatnich scenach, tak do gniazda królowej, żeby ocalić Newt. Hoho! I mamy też jaja. Abulurarabom, alurbarabom. Penis. No i ładnie. I mamy też naszą panią znajomą. Co? Czemu mnie tu coś biło w sumie? Nie wiem. Dzień dobry, pani znajoma. Co tam? Znaczy, umierasz. A, szkoda. Brian! Czemu ja go nazywam Brian, to w sumie nie wiem. Dobra, spieprzamy. They are everywhere. Fuck! Kosmiczna makarena! Auuuua! Moja morda była zbyt blisko mikrofonu, mogły być zajebiste przez tery w sumie. Prawie jak przez większość filmu. Au! W sumie nie ma tu nikogo, więc może być okej. Okay. Nie goni nas nic na razie, słychać tylko rzeczy. I hear dead people. Chyba przydałaby się kamizelka jakaś spoko, bo... Bo w sumie to ja mam tylko i wyłącznie życie. Ale dobra, spierdalamy. Dobrze, mamo. Słyszę tu pod moich stóp? Dobra, spieprzać. Dobra, idę w dobrą stronę, idę w dobrą stronę. No i... Ja słyszę ten tupot moich obcych stópek. Co? Check your six, Rusty.
Ja pierdzielę, dobra. F6. Lecimy dalej. Mamy blisko do naszego APC, musimy zdążyć. Ja pierdolę. Dobra. Musimy teraz iść tam chyba. Na razie za nami nic nie biegnie. Biegnie, ale mamy... Ślepę! Szybciej! 5 HP! O, ja słyszę to pod moich stópek. Dobra, jest APC, APC, APC! Come on, biegnij! A, jest na moim ogonie! O! Shit, we made it! Ja w tym miejscu z wami się pożegnam, bo w sumie... Jeżeli będziecie chcieli dalszą część historii, to dajcie znać w komentarzu. Ta gra jest świetna sama w sobie. Jako Marine jest świetny horror. Bo nie wiadomo co kiedy wyskoczy, po prostu bubum, bubum, bubum. Więc ja jestem Lincoln, wy byliście moimi widzami i widzimy się po prostu w następnym materiale, jeżeli będziecie chcieli. Niedługo wpadnie jakaś serdeczna Forza na kanał, bo w sumie dostaliśmy fajne auto w Forzie, więc trzeba będzie je opisać. A poza tym to tak naprawdę wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elos. Eat. Najlepiej.